Witam Was, z tej strony Makinosza, przed Wami kolejny odcinek serii Let's Play Alice Madness Returns. No i słuchajcie, mamy przed sobą kilka zadań zleconych przez naszego przyjaciela stolarza. Przyjaciela, w dalszym ciągu używam tego w wielkim cudzysłowie. I mamy się teraz, słuchajcie, dostać do jakiegoś miejsca, w którym znajduje się, tudzież zamieszkuje je, tudzież zatacza się w nim pisarz, który posiada przy sobie skrypt sztuki, którą chce wystawić właśnie stolarz. I kurczę, czy też cieśla, bo to też można go, carpenter może też być przetłumaczony jako cieśla. No i żąda on od nas, żebyśmy przynieśli mu właśnie ten skrypt od pewnego zaprzyjaźnionego pisarza jego, który okazuje się być przy okazji ośmiornicą pijakiem. Następnie mamy zorganizować muzykę, w tym również muzyków i jak oni się nazywają? Instrumenty. Jak oni się nazywają, matko, instrumenty nazywać ludźmi. Chociaż tutaj to zobaczycie, o co chodzi. I na koniec smakowite gwiazdy. Ale dlaczego w taki sposób on to powiedział, zobaczycie wkrótce. Odzyskaliśmy kolejne wspomnienie przy okazji. Tak, i to jest wspomnienie właśnie tej burdelmamy. Niestety, słuchajcie, szukałem o niej pewnych informacji i wychodzi na to, że troszeczkę informacji niestety o niej brakuje. I wnioskować można z tego dwie rzeczy. Po pierwsze, w planach pamiętajcie, że była trzecia część American's Magic Alice. Tak, i teraz też dość ciekawe spostrzeżenie naszego kota z Cheshire, że zapewne będziemy musieli skopać kilka będziemy musieli pokazać tym kreaturom, gdzie raki zimują. O tak to bym ładnie przetłumaczył. Tak, w taki sam sposób, jak on to powiedział. No i słuchajcie, całość tutaj będzie się w tym momencie, że tak powiem, rozgrywać. O nie! Cannon Crab, których już raz spotkaliśmy, ale dopiero teraz będą przeciwnikami, którzy mogą nam zrobić jakąś sporą krzywdę. Okej. Pamiętam już, jak się z nimi walczy, też przy okazji. Ten przeciwnik jest dość łatwy do pokonania. Jeżeli wiemy, co z nim zrobić. A zrobić z nim za dużo nie trzeba, ponieważ i wystarczy tylko go układać właśnie naszym skoczkiem. A że mamy już tego skoczka, ten pionek dość mocno rozwinięty, no to kurczę, nie powinniśmy mieć właśnie problemów z walką z tymi przeciwnikami. I to jest właśnie to, tak jak mówiłem, trzeba w odpowiednim momencie ogarnąć, którą z broni trzeba by było, słuchajcie, zupgrade'ować. A im wcześniej takową broń zupgrade'ujemy, tym lepiej dla nas. Ponieważ no, będziemy w stanie w łatwiejszy sposób pokonywać przeciwników, których gra przeciwko nam rzuci. No i jeżeli pamiętacie, kilka odcinków temu, albo nawet w zeszłym odcinku, wspominałem wam, że w tej grze swego czasu w becie gry zamkniętej, w jednym z poprzednich buildów gry, była możliwość pływania właśnie w tej krainie. No i słuchajcie, tak jak widzicie, spójrzcie uważnie na tą lokację. Ta lokacja, można by było powiedzieć, że wręcz była budowana z myślą o pływaniu. Ba! Ciekawsza sprawa jest taka,
że jeżeli dobrze poszperacie w internecie i poszukacie informacji na temat poprzednich buildów gry, które nigdy nie ujrzały światła dziennego i tak naprawdę gra przekształciła się w to, co teraz widzicie, to znajdziecie screenshoty, które przedstawiają Alicję pływającą na tle właśnie tych głów w tym miejscu, więc można powiedzieć, że dokładnie ta lokacja, w której teraz, czy też ten obszar, w którym teraz jesteśmy, był budowany z myślą o pływaniu i niestety ta opcja, ta mechanika nigdy nie doszła do skutku. Bardzo, bardzo szkoda, bo tak jak mówiłem, takie, jakby to ująć, takie zróżnicowanie gameplayowe, jeszcze bardziej, że mielibyśmy w tym podwodnym świecie dodatkowe jakieś sekcje, gdzie musielibyśmy pomyśleć i po prostu pływać, no to kurczę, byłyby naprawdę genialnymi opcjami. Ale niestety zastąpiono to stricte platformowymi sekcjami, do których nie mam co prawda jakiegoś wielkiego problemu, ale widać ewidentnie, że nie w taki sposób ta lokacja była budowana i w jakiś bardzo szybki i może nawet niezgrabny sposób to zostało zmienione. No bo popatrzcie uważnie, jak wyglądają te modele głów. Odstają one zupełnie, tak jak jeszcze te małe głowy, te trzy głowy na samym początku, jeszcze jako tako wyglądają, to potem tak zestakowane te głowy wyglądają, no już niekoniecznie fajnie i niekoniecznie można by było powiedzieć, że ktoś to przemyślał. Jak dla mnie po prostu na szybkiego została zmieniona koncepcja w tym miejscu, znaczy koncepcja nie została zmieniona, ale zbyt dużo czasu poświęcono tej lokacji, więc postanowiono ją zawrzeć tak czy tak w grze i po prostu nie usuwać jej. A w zamian za to ją zmodyfikować tak, aby tutaj nie było większego problemu. O matko. Dobrze, słuchajcie, to jest właśnie rozmowa z tym naszym pisarzem, w którym... Właśnie. Tutaj spotykamy tą naszą... O matko. To jest dość też przykra postać, ponieważ widać, że ta ośmiornica jest totalnym pijakiem i tylko dostał szansę od właśnie stolarza, tudzież inaczej to nazywając, tą postać. Stolarz, jak ja to jeszcze powiedziałem wcześniej, znowu oczywiście nie pamiętam drugiej nazwy, którą można by tutaj było zamiennie w zamian stolarza użyć, carpenter. No nieważne, ale słuchajcie, dowiadujemy się, Alicja wprost nam powiedziała, że to miejsce śmierdzi jak destylarnia, gorzej od dublińskiego rynsztoku i pachnie tu też moczem, uryną. I kiedy przedstawiliśmy nasz punkt widzenia i powiedzieliśmy, że nasz drogi tutaj pisarzu, potrzebujemy tego skryptu, to wykrzyczał wprost na nas, anyway. Po prostu zaczął krzyczeć, że nasze potrzeby są w ogóle zerowe, nic nie mamy od niego chcieć, on potrzebuje dowiedzieć się, czym jest tak naprawdę miłość, żeby to zaprezentować swoim fanom, swoim czytelnikom i inne takie szmery bajery. No i tak de facto dowiedzieliśmy się absolutnie nic i on potrzebuje się napić. I tak, jeżeli myśleliście, że tak powiem, znalezienie go będzie, że tak powiem,
wszystkim, co będziemy musieli zrobić, aby odzyskać skrypt tego przedstawienia, to się grubo myliliście. Będziemy musieli jeszcze sporo rzeczy, słuchajcie, tutaj zrobić, zanim ta pijaczyna łaskawie odda ten skrypt, tudzież skończy go pisać, bo na razie wszystko wskazuje na to, że on nawet nie ma napisanego tego skryptu i będziemy mieli z nim naprawdę ogromną przeprawę, jeżeli będziemy chcieli ten skrypt odzyskać, tudzież w ogóle go uzyskać. Więc mamy, że tak powiem, mały problem i musimy go rozwiązać, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to niczego od Carpentera się nie dowiemy. I cóż, nasza przygoda się skończy. A jak wiecie, ta przygoda nie może się w taki właśnie sposób skończyć. Musimy rozwikłać zagadkę, kto zabił naszą rodzinę i dlaczego pewne myśli nie dają Alicji spokoju. I dlaczego wszyscy winią ją, kiedy tak naprawdę okazuje się, że ona może być w ogóle niewinną osobą i może być tutaj po prostu kozłem ofiarnym w tym wszystkim zamieszaniu, w tym całym zamieszaniu. I no cóż, no kurczę, musimy poznać prawdę, tu nie ma innej opcji, słuchajcie. I musimy zrobić wszystko, żeby no po prostu tą prawdę odkryć. No i Alicja jest skłonna, żeby to właśnie zrobić. Tam już wszystko, tak jak widzieliście, znaleźliśmy. I teraz One Night Only, Totten Tanz. Tak, i to jest kolejne nawiązanie. Słuchajcie, Totten Tanz to jest, tak nazywa się ta sztuka wystawiana przez Carpentera i Walrusa. I Totten Tanz, moi drodzy, to jest niemieckie wyrażenie opisujące w sztuce taniec śmierci. To znaczy, umarli tańczą z żywymi i tak dalej, a może też mieć znaczenie, że jest to taniec, który sprowadza na nas śmierć. I tak jak widzicie, mają wziąć udział siostry Ostrygi w tym całym przedstawieniu. I raczej przy takiej nazwie i przy tym, że nasz drogi przyjaciel powiedział, że raczej, że są one smakowite, no to słuchajcie, raczej nie wróżę im niczego dobrego i też przy okazji długiego i szczęśliwego życia tym siostrom Ostrygom. Z tego względu, że nie zapowiada nic, żeby, wiecie, żeby żyły długo i szczęśliwe po tym całym przedstawieniu. Dlaczego też rozwalam te butelki z winem? Bo to jest wino, słuchajcie. Rozwalam je z tego powodu, że on próbuje pić. W tym momencie jest w cugu i będzie próbował pić i jeżeli go nie będziemy z nich wyganiać, nie będziemy niszczyć tych, które gdzieś tam spotkaliśmy, no to niestety nigdy nie dostaniemy tego skryptu. Kolejna sprawa jest taka, że jeżeli się dobrze przyjrzycie, to jesteśmy raczej w miejscu, w którym chcielibyśmy być, bo na przykład są tutaj rozwalone fragmenty łazienki w stylu, tak jak widzicie, wanny i innych takich rzeczy sanitarnych. Ergo stwierdzenie Alicji, że śmierdzi tutaj moczem, jest niestety bardzo trafne, bo no cóż, higiena to tutaj nie stoi na najwyższym poziomie i raczej nie powinniśmy się spodziewać, że w tej wodzie coś nie pływa. Tak, to jest niestety bolesna prawda o tej lokacji i nikt nie powiedział, że te lokacje nie będą... Będą co prawda kolorowe, tak jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo kolorów, jest to fajnie przedstawione, jest mnóstwo światła i tak dalej, ale zauważcie też, że no niestety mamy tutaj sytuacje wręcz z życia wzięte, z tamtych czasów przedstawione i chodzi tutaj, słuchajcie, o takie sytuacje, w których to wielu pisarzy
wielu właśnie takich twórców przedstawień było najzwyczajniej w świecie moczymordami i nie wiem jeszcze, jak ich ładnie określić, żeby tutaj nikogo nie zranić, ale ogólnie rzecz biorąc, no, łapiecie aluzję, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. No i co wam mogę powiedzieć? No, mogę wam tylko powiedzieć, że za każdym razem pamiętajcie, że każda tutaj z postaci, która się pojawia, nawet takich, które tylko w jakiś sposób wykorzystamy albo są nam one potrzebne do kontynuowania naszej przygody, bo coś od nich potrzebujemy, jak w tym właśnie przypadku, to każda z tych postaci ma jakąś tam, kurczę, backstory. Tutaj nie ma postaci takich dwuwymiarowych. Wszystkie mają jakąś historię i wszystkie, słuchajcie, w jakiś sposób tutaj są przedstawione. I to jest fajne właśnie w grach American's MacG Alice i ogólnie grach od American na MacG, że każda postać, nawet taka, która pojawia się na 3 minuty, jest w jakiś sposób tak stworzona, aby można było powiedzieć o tej postaci, że no po prostu nie ociągano się. I nawet postać, która no de facto nie jest aż tak ważna z punktu fabularnego, ma jakąś swoją historię. I to jest bardzo, bardzo fajne. Wracając jednak, słuchajcie, do tego, co wcześniej mówiłem. No słuchajcie, bardzo tutaj, tak jak zacząłem mówić o tej burdelmamie, dlaczego o niej informacje nie tyle zaginęły, co straciliśmy sporo informacji na jej temat, a no z tego względu, że najprawdopodobniej ta postać miała być bardziej skoncentrowana, tudzież powinna się bardziej uaktywnić i ujawnić przy okazji, słuchajcie, trzeciej części, która miała powstać, a która nigdy nie powstała i nigdy nie powstanie, ponieważ American MacG powiedział, że wszystko, co chciał, z Alicją stworzył i zamiast trzeciej części mamy tak naprawdę dwa albo trzy filmy animowane, stworzone w różnych konwencjach animacji. Jeden jest taki bardzo schizowy, stworzony jakby za pomocą wokaloidów, jeżeli wiecie, czym wokaloid jest, a jeżeli nie wiecie, to sprawdźcie to sobie, wygooglujcie. Albo, słuchajcie, jest drugi film, który widziałem, który na pewno jest i który już dawno temu zadebiutował, który jest stworzony przy pomocy pseudo-lalkarstwa i raczej takiej, że tak powiem, glinki modelarskiej, coś jak Neverhood w połączeniu ze stylem Tima Burtona, jeżeli chodzi o takie lalkarstwo artystyczne i tworzenie animacji za pośrednictwem lalek, które no, robi, zmienia się im pozy i tak dalej, a potem w następnej chwili dodaje się im, słuchajcie, jakieś tam dodatkowe rzeczy, robi się zdjęcie i tak zdjęcie po zdjęciu robi się całą animację. I nie są to jakieś nadzwyczajne mega dzieła, ale American MacG powiedział wprost, że więcej Alicji nie będzie. No i niestety niektóre postacie przez to ucierpiały, jak na przykład Burdelmama, która ewidentnie brakuje tutaj jakiejś głębszej backstory, ponieważ sprawdzając nawet na wiki, niestety nie byłem w stanie zlokalizować żadnych informacji odnośnie tej postaci, jeżeli chodzi o... Unpleasantness, remote in time and space, has only as much power as vivid memory offers it. Tak, i kolejne przemyślenia doktora Bambiego, które niszczą mnie psychofizycznie. Z tego względu, że są to przemyślenia kolejne, które starają się, że tak powiem, przedłożyć rozum i efektywność ponad rację bytu. I po raz kolejny Bambi stara się tutaj
zniechęcić Alicję do jakichś głębszych przemyśleń i myślenia o przyszłości, przeszłości, teraźniejszości i tak dalej, i skierowaniu ją na ścieżkę, że jeżeli nie będzie pracować, to będzie nierobiem i tak dalej, etc., etc. A emocje są niepotrzebne, bo tylko przeszkadzają w tym wszystkim. Tak bym mógł podsumować w sumie tą wypowiedź, bo w sumie chodziło o unpleasantness, czyli coś, co jest nieprzyjemne, niefajne i tak dalej. I zabiera, według Bambiego, zabiera tylko miejsce i nie powinno istnieć, bo jest niepotrzebne. A jak jest niepotrzebne, to po co istnieje? Mamy tutaj masło maślane, można by było powiedzieć, ale te przemyślenia Bambiego w pewnym kierunku idą. I niestety odkrywają za sobą pewną przykrą prawdę na temat tej postaci. Ale jak tego dowiecie się w kolejnych odcinkach, bo jak na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam Was do oceniania oraz komentowania, ponieważ ja Wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę moich możliwości, czy to komentarzem na komentarz, czy też no po prostu odnosząc się do tego w kolejnych odcinkach. A jak na razie to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!